Witam wszystkich, witam przede wszystkim rodziców, trenerów, kompetencji. W zespole szkół nr 1 w Choczni odbyły się 45. otwarte Mistrzostwa Powiatu Wadowickiego w tenisie stołowym o Puchar Niepodległości. Organizatorem był Ludowy Klub Sportowy Olimpia Chocznia, a współorganizatorem gmina Wadowice i Starostwo Powiatowe w Wadowicach. W zawodach udział wzięło ponad 80 zawodników z powiatu wadowickiego, oświęcimskiego, krakowskiego, olkuskiego, limanowskiego i wielickiego. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał prezes LKS Olimpia Chocznia Daniel Mastek. W turnieju udział brało wielu zawodników z czołówki wojewódzkiej, a nawet ogólnopolskiej. Między innymi obecni byli mistrzowie Małopolski Paulina Kita, Płomień Limanowa oraz Kacper Turecki. Rokicie Szczytniki, wicemistrz Małopolski Michał Piekarczyk z drużyny gospodarzy oraz brązowa medalistka Zuzanna Staszczak z LKS Olmeks Piotrowice. Sędzią głównym zawodów był pan Tomasz Piekarczyk. Zawody rozgrywano w 10 kategoriach wiekowych, od najmłodszych żaków do najstarszych seniorów. Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej zostali nagrodzeni dyplomami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek od organizatora. Puchar Niepodległości dla najlepszej drużyny wywalczył Ludowy Klub Sportowy Olimpia Chocznia. Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Żaczki. Wśród dziewcząt zwyciężyła Oliwia Szustak z Olimpii Chocznia, a wśród chłopców Maciej Filiczak z klubu Olimpijczyka Mysłowice. Kategoria młodzicy. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt Paulina Kita z UKS Płomień Limanowa, a wśród chłopców Michał Piekarczyk z LKS Olimpia Chocznia. Zwycięzcy w kategorii kadeci to Ewa Filiczak z klubu Olimpijczyka Mysłowice i Przemysław Fuksiński z LKS Olmeks Piotrowice. Zwycięzcy w kategoriach juniorzy Gabriela Suchanek z LKS Olimpia Chocznia i Piotr Piórecki CKIS z Kawina. I kategoria seniorzy Ewa Filiczak z klubu Olimpijczyka Mysłowice i Sebastian Adamus CKIS z Kawina. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce dla LKS Olimpia Chocznia, drugie miejsce CKIS Kawina i miejsce trzecie klub Olimpijczyka Mysłowice. Trzy dni później, 11 listopada, w tej samej szkole, czyli w zespole szkół nr 1 w Choczni, odbył się turniej szachowy dla dzieci i młodzieży. Głównym organizatorem był również klub sportowy Olimpia Chocznia. Sędzią głównych zawodów jest pan Adam Madej. W zawodach dzisiejszych bierze udział ponad 42 szachistów. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy. I najlepsza drużyna dzisiejszego turnieju otrzyma Puchar Niepodległości. Przed czarno-białymi planszami zasiadło 44 zawodników i zawodniczek ze szkół i klubów z gminy Wadowice oraz zaproszonych gości. Sędzią głównym podczas rozgrywanych zawodów był pan Adam Madej, mistrz szachowy wadowickiego klubu szachowego Wieża. Podczas rywalizacji można było zobaczyć wielkie emocje panujące wśród uczestników, bardzo wysoki poziom gry i wiele zaciętych pojedynków, w których o zwycięstwie decydowała przede wszystkim gra końcowa i doświadczenie. W klasyfikacji końcowej w kategorii szkół podstawowych klasy 1-3 bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Bury, drugie miejsce zajął Mateusz Strama, a trzecie Jakub Karpiński. W kategorii szkół podstawowych klasy 4-6 pierwsze miejsce zajął Wiktor Salawa, drugi był Kacper Smaza, a trzecie Kamil Fierdonka. W kategorii gimnazjum zwycięzcą został Piotr Pietyra, drugie miejsce zajął Filip Jopek, a trzecie Szymon Kasprzycki. Na uroczystym podsumowaniu turnieju szachowego zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez LKS Olimpia Chocznia oraz gminę Wadowice.